Piotr Szewczun, współorganizator Dzierżgońskiej Ligi Futsalu. Piotr, jak skąd zrodziła się inicjatywa, żeby właśnie w Dzierżgoniu zorganizować Dzierżgońską Ligę Futsalu? Po powstaniu, wybudowaniu Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Dzierżgoniu, Masłowiusz Erber wyszedł z taką propozycją w roku bodajże 2012 i od tej pory w każdą zimę spotykamy się tu na hali w grudniu i w styczniu. Która jest już ta edycja? Spotykamy się chyba po raz piąty. Rokrocznie. Tak, w każdym roku nie było żadnego roku przerwy. Spotykamy się piąty raz. Pierwsza edycja miała miejsce w sezonie 2011-2012, jeśli dobrze pamiętam. Co trzeba zrobić, żeby właśnie wystawić drużynę właśnie do tej Dzierżgońskiej Ligi Futsalu? Mieć powyżej 16 lat i zgłosić się przez na przykład Facebooka naszego, czy zgłoszenia prywatne. Nic, nie ma żadnych obostrzeń i żadnych wygórowanych jakichś warunków. Trzeba być po prostu chętnym na uprawianie sportu i grę w piłkę. Może na początek jeszcze wyjaśnijmy zasady w ogóle gry właśnie tutaj na hali sportowej w Dzierżgoniu. Jasne. Gramy 5 zawodników w polu plus bramkarz. Zasada główna, która definiuje ten turniej, mówi o tym, że w każdej drużynie może być maksymalnie 3 zrzeszonych zawodników. Za zawodnika zrzeszonego uważa się gracza, który występuje na co dzień na przykład w klubie takim jak Powiśle Dzierżgoń. W jednym momencie może być na parkiecie, w czasie meczu 2 zawodników zrzeszonych w tym samym momencie. Jasne, dziękujemy przede wszystkim gminie Dzierżgoń i pani burmistrz Elżbiecie Domańskiej. Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy się przyczynili do rozwoju tej ligi i dołożymy wszelkich starań, żeby za rok spotkać się tutaj ponownie.